Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 13 stopni. Jak to mawiała moja koleżanka, upały zelżały. Ale nic to, jedziemy zwiedzać dla odmiany miasto. Dzisiaj twierdza Amsterdam ma wolne od nas. O, zniknąłem. I jedziemy zwiedzać przepiękny Utrecht. No więc tyle w temacie przygotowania do podróży. My jedziemy, bo mamy jakieś 40 km, może 40 parę, nieważne. A co zobaczymy w Utrechcie? Tego jeszcze nie wiemy. No więc jak zwykle na spontanie. Do zobaczenia na miejscu. Muszę to nagrać jeszcze raz. Recording? Ja! Sio! Hey, en hoe is het met Davy? Davy Duk? I don't know, I'm sick. Więc dzisiaj przygoda jest taka. Utrecht przywitał nas deszczem. Zaparkowaliśmy na parkingu transferowym w Utrechcie, ale ze względu na to, że... Polish! Beautiful language! In the car, he said to me, why does Pavel only do Polish? When is he starting in English? That's better, because we don't understand much Polish. W każdym bądź razie Utrecht jest za bardzo rozkopany, więc przez... Ja. Więc przez dwa tygodnie Utrecht udostępnił komunikację miejską za darmo. No to zdecydowanie ułatwi nam zwiedzanie miasta. Znalazłem ładowarkę, więc załaduję jeszcze trochę prądem i w ogóle będzie fajnie. I będziemy tak zwiedzać sobie Utrecht. Utrecht! 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 I tych dwóch gości pociska ze mnie. Więc dzisiaj będzie przygodowo, będzie wesoło. Jesteśmy większą bandą, 5 osób, dwóch tubylców. No oni robią za przewodników, pokażą nam Utrecht. I będziemy fajnie. Przyjaciel. Friend. Przyjacielu. I tak będzie dzisiaj wyglądał cały dzień. Nasi przewodnicy tu dzisiejsi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wysiadamy z tramwaju. O, koncert Tiny. Okay, what is plan? We go coffee first, somewhere? Yes. Okay. No coffee. A ta jest. Tam jest dworzec, tu jest dworzec. Jeden z najpiękniejszych w Holandii dworców. To jakiś biurowiec. Tak wygląda bardzo ścisłe centrum Utrechtu, ale nie pada. No rain! Incredible! A tam oczywiście się budują, bo tak to jest. No i odjeżdża 21, które nas przywiozło. Bardzo ładny, długi tramwaj. No i teraz na spokojnie mogę wam opowiedzieć, że w wyniku robót drogowych w Utrechcie i z powodu powstałych korków, w wyniku tychże robót drogowych, miasto Utrecht udostępniło na dwa tygodnie darmowy przejazd tramwajami, autobusami, metrem, jeżeli mają, ale nie wiem, czy mają. I w związku z tym dzisiejszą podróż po Utrechcie mamy no friko. Zapłacimy tylko 2 jurki za parking,
No i pewnie jakieś 3 załadowanie samochodu. No nie licząc kaw, bo właśnie na pierwszą idziemy. A tak wygląda środek Utrechtu. A tam idziemy na dworzec i tam będzie pyszna kawusia. No i mam nadzieję, że nie będzie padać. No i właśnie wejście do stacji Utrecht Centralny. Tam są chłopaki. A dworzec jest fajny. Dworzec jest w miarę nowy. Ma, nie wiem, może z 5 lat. I bardzo oczywiście odważny architektonicznie. Ale Holendrzy tak lubią. Nie boją się. No i patrzcie, jakie to jest potężne. Ile peronów, ile torów. I cały czas wejście do dworca. Gigant. A planu na dzisiaj nie ma. Nie mamy dzisiaj planu. Dzisiaj zwiedzamy spontanicznie. Jorchen jako tubylec urodzony w Utrechcie, mieszkający wiele lat, zna to miasto bardzo dobrze, więc on dzisiaj robi za przewodnika, będzie pokazywał, a nasz plan zwiedzania, którego nie ma, będzie dopasowywany do pogody, więc może być dzisiaj różnie. Plany były ambitne, ale od 11 podobno ma bardzo intensywnie padać, więc chyba nic z tego nie będzie i pozostaniemy na spontanie, ale czas pokaże. Tak czy inaczej będzie wesoło z tymi wariatami na pewno. To do później, idziemy na kawę. A tutaj centrum handlowe, potężne. Hochkaterine de Mol, jakkolwiek by się to nie wymawiało. I tu się kończy Utrecht Central, a ma ładnych paręset metrów. Okay. Oh, look. Something wrong with the water. I think it's the Nord Stream pipeline. From yes. From Russia with to gas. Yeah. But I don't feel gas. No. No, jak widać, pod centrum handlowym jest normalnie, regularnie kanał, którym można przepłynąć sobie kajakiem. Polish is beautiful. No. Okay. Listen. Yes, Polish is beautiful. Dutch people are the best. Yes. Ha! Bugger off. Listen. No i właśnie w czymś takim piliśmy kawkę. Jedno okienko to jest jeden pokój hotelowy za 25 euro nocka. Takie małe kabiny. A tak w ogóle to byliśmy w kościele. Ale to już nie jest kościół. I zrobili z tego coś naprawdę pożytecznego. I teraz patrzcie. No i to ma sens. Tam jest dworzec. Jak ktoś będzie zainteresowany, to tą małą, krótką uliczką dochodzicie do takiego budynku z ciemnej cegły. Nazywa się Bynk. Jest bardzo wysoki, bardzo stary i bardzo niekościelny w tym momencie. Tak jak widzieliście w środku, to jest po prostu hotel, restauracja. Bardzo popularne miejsce, dają świetną michę i fantastyczną kawę. W bardzo przyzwoitych pieniądzach. Polecam, szczerze mówiąc.
No to dwie ciekawostki mamy tutaj nad kanałem. Ten dźwig nie był tutaj w tym miejscu, tylko to jest replika przeniesiona i postawiona tutaj. To była replika, która, znaczy dźwig znajdował się w centrum Utrechtu i służył do przeładowywania towarów przywiezionych na barkach do centrum miasta. No do rozładunku barek po prostu. Coś jak w Gdańsku, tylko na dużo mniejszą skalę. Bo tutaj nie wpływały już statki, tylko same barki. A obok flaga Utrecht 900. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak 900 lat temu przyznano temu miejscu prawa miejskie. Ale oczywiście miejsce samo w sobie jest dużo starsze, bo była to osada na granicy Cesarstwa Rzymskiego. Więc moi drodzy, przekroczyliśmy granicę Cesarstwa Rzymskiego i teraz sobie można doskonale zdać sprawę, jak daleko jest stąd do Rzymu, żeby już nie powiedzieć, jak daleko jest stąd do północnych wybrzeży Afryki, gdzie Cesarstwo Rzymskie też miało swoje włościa. Wow. Ale to nie jest planem na to moje wcielenie, może następne wcielenie, żeby sobie objechać Cesarstwo Rzymskie dookoła. Może nawet nie po granicach, ale w ogóle. Ale to za późno wpadłem na ten pomysł. Także tu jest, no można nazwać to dźwigiem, podnośnikiem. A najsławniejsze to jest to, ta wieża. I z tą bandą idziemy w tamtym kierunku, idziemy, jak to powiedział kolega, ciekawszą drogą, fajniejszą, dłuższą, właśnie w stronę Starego Miasta. You can find it in Google Maps. Nańcie plancie. This is kind of rabbit or? The Dutch word for rabbit is konijn. Okay. And if you are small, you are infant, you cannot say konijn, you say nijn. Okay. And nijntje is of course small. Smaller than small. Small, and it rhymes with kleintje. It's a small square for nijntje. Okay. Nijntje, kleintje. No to w celu wyjaśnienia jest to placyk ku czci właśnie tego małego króliczka, a tam jest jeszcze pomnik. A dowcip polega na tym, że ten nańcie został wymyślony i stworzony przez rodowitego mieszkańca Utrechtu, który tutaj żył całe życie, tworzył, pracował i umarł. No i tutaj jest ten pomnik właśnie nańcie, ja? Nańcie. I to jest bardzo typical Dutch. Utrecht. Utrecht. Czyli to jest nie holenderskie, tylko utrechtskie. Okej. Okay. Doesn't matter. They understand. Famous in the whole world, but typical Utrecht. I ten króliczek jest sławny podobno na cały świat, ale ja się o istnieniu tego króliczka dowiedziałem dopiero przyjeżdżając, będąc w Holandii. A tutaj resztki baszty murów obronnych Starego Utrechtu. Przewodnik opowiedział. Są schody. A tak to wyglądało kiedyś. Zoom in. Ale już nie wygląda. I tutaj English Northern entrance to the city. To było północne wejście do tego miasta. Do obrony wejścia i zostało zniszczone w 1838 do 1862. No okej. Okay. No nie zniszczyli dokumentnie, bo coś zostało. Obok piękny stary most, XIX wiek, ozdobiony
Ojej, jakie to jest piękne. A tak skoro stąpamy już po historii i zobaczyliśmy Nęcie, Utrecht, zobaczyliśmy średniowieczne resztki bramy, no to tutaj mamy jeden z nielicznych, bardzo nielicznych poniemieckich bunkrów z II wojny światowej, które miały pilnować tutaj w centrum mostów, ruchu na kanale. Bo jak widzicie, tu są kanały wszędzie, mosty, bardzo ważne skrzyżowanie, tam jest ten ta śluza dla ryb. Ale w międzyczasie dowiedziałem się, poprawka, ten sensor, który liczy ryby, to jest człowiek, który ma tam kamerę i jeżeli tych ryb jest po prostu za dużo, to otwiera im tą śluzę i te rybki sobie płyną dalej. To są rybki, które płyną tutaj aż od Amsterdamu rzeką. Na ruch ryb musi być zachowany, no bo ekologia i tak dalej, i tak dalej. No to według słów przewodnika to jest bardzo stary kościół. Tam widzę, że chyba nawet mają miejsce na samej górze, żeby sobie wyjść i popatrzeć na miasto. Cały czas tutaj jest ten kanał. To już jest typowo utrechcki, że już tak odmienię, kanał. No w takiej formie to miasto jest jedyne. Rembrandt to jest stare kino. Też podobno bardzo znane, sławne. Ja nic o nim nie wiem, ale to wcale nie znaczy niczego. I no pomału dochodzimy do centrum starego miasta. Wycieczka już na mnie czeka. Trochę opóźniam marsz, ale to nic, mamy cały dzień. No to proszę, dowiedziałem się. Ten wysoki ceglany budynek to jest budynek z XIII wieku. Oryginał. Jeden z niewielu zachowanych jeszcze ceglany z czasów, gdy Utrecht był drewniany. W ścianach tkwią jeszcze kule z czasów wojny 80-letniej. Ten budynek został zdobyty przez Hiszpanów i oni z tego budynku ostrzeliwali Holendrów, którzy próbowali zdobyć miasto, bądź co bądź. Tu muszę przejść na drugą stronę tej pięknej uliczki, ale nie po to, żeby pokazać wam kanał, tylko pokazać wam kolejny stary budynek. It's also old. This is Drakenborg, it's also a stadskasteel. Aha. And this is what they know of, the oldest building in Utrecht. O proszę. Still remaining. In use. Yeah, there may be, they don't know for sure, there may be houses even a bit older, but there's no documentation. Okay. So the first documentation from oldest house is Drakenborg, also city castle. Ha. No to mamy najstarszy udokumentowany budynek w Utrechcie. Może są starsze nieudokumentowane, więc nie można tego potwierdzić. So also, ale tak jak mówi przewodnik, the oldest yeah. with documents building yeah. still in use. In 12 something, 13th century. Ha. Daleko nie odszedłem. Będę przynudzał. Najmniejszy budynek w Utrechcie. I wciąż w użyciu, żeby nie było. Na dole sklepik, na górze ktoś mieszka. Czemu nie? Rzeczywiście malutki. No i przechodzimy do sedna sprawy. Najwyższa wieża 112 metrów 35 cm. Pamiętam jak nic. Wczoraj czytałem. Można wyjść na samą górę, mimo że jest rusztowanie w ciągłym remoncie od roku chyba. I no nie mamy zrobionej rezerwacji, więc nie wyjdziemy na górę.
Można wejść po schodach, przeszło 500 stopni. Można jechać windą. No ale i tak nie pojedziemy, bo nie mamy kupionego biletu. A jak zapewne słyszeliście, te biało-czerwone kwadraty to jest flaga, herb Utrechtu, właśnie w tej formie, po skosie. Nie mylić z tym, że w kierunku Polaków coś mają. No i kuranty. O, ja przestałem mówić, oni przestali grać. I jesteśmy już właśnie w centrum, w najstarszej części tego miasta. Tak jak wam pokazywałem najstarsze budynki, no to tu też są stare, tylko że młodsze. Jeżeli żaden dzieciak mnie na rowerze nie rozjedzie, no to postaram się wam jeszcze coś pokazać. No ale tutaj to już rzeczywiście historia Holandii jest nieprawdopodobna na każdym kroku. Jesteśmy w knajpce na kawie, ale się okazuje, że w podziemia tej knajpki, w podziemiach znajduje się resztka lochu, piwnicy średniowiecznego zamku, który w tym miejscu stał. I proszę bardzo, słuchajcie, nie wierzę. Średniowiecze jak nic. Okienko i kolumny. Wow. This is the castle where the government gave Utrecht the city rights. Jesus. Years ago. You can look here. It's closed, but you can. There's the further remains of the castle. O, jakby było otwarte, to można wejść dalej. I cały czas jesteśmy w podziemiach dawnego zamku, potem ratusza. Wow! A tam jest... Tam są drzwi z zewnątrz. Nazywa się to Palace, czyli pałac. Oryginalne, średniowieczne. Niezniszczone. Można tutaj sobie kawkę wypić. Gorące jak cholera. Ale po prostu nie wierzę. Słuchajcie. To jest naprawdę oryginał średniowieczny. Możesz mi zrobić zdjęcie jak chcesz. Będę zobowiązany. Wreszcie mi ktoś pstryknie fotkę. Adrian ucieka, bo on fotek już nie chce robić. No po prostu jestem w ciężkim szoku. Ha! Patrzcie. When you book ticket, you go down here and you come under. Okej. To tu jest wejście pod ziemię do podziemnego muzeum, ale nie mamy biletów. Ciemno. A ciemno, bo i tak nie wchodzimy. Ale ładnie, jak byłem tu kilka lat temu, to tego nie widziałem. Wieża w remoncie. Szkoda, ale następnym razem. Już jest cichy spisek, żeby to zbadać, zwiedzić. No cóż, jesteśmy w samym centrum Utrechtu, starego Utrechtu. Tu jest kościół. Ta część, która przetrwała potężny sztorm, można powiedzieć tornado. Twierdzą, że 220 km na godzinę wiało. Monument for Second World War. Second World War Monument. Okej. Nie ma tutaj zbyt dużo rzeczy o II wojnie światowej. No a tutaj jest kościół nieodbudowany. To co się zawaliło i nie istnieje, jest zaznaczone na ziemi, jak widzicie.
ciemną kostką. Pewnie zobaczycie. No i wieża. Dzięki temu, że jest zremontowana, można wyjechać więcej, wyżej niż na 95 metrów, które zwykle można zobaczyć. Więc... Czyli można wyjechać na całe 112 metrów. A tutaj runy wikingów. Ale to zapytam później, czemu tak jest. No co, to jest Utrecht. Tutaj bardzo dobrze widać, gdzie się mury kończą. Gdzie jest ta część, która przetrwała, która nie przetrwała. O, mury mówią bardzo dużo. A teraz muszę wam pokazać coś, co mi się w cholerę zawsze podoba, jak jestem tutaj, muszę być. Więc po prostu jestem. Patrzcie. Relax. Yeah. Where's Martin? He's up here again. Tu mamy kościół, ten, który przetrwał. A tu mamy piękne, średniowieczne, bogotyckie krużganki, ogród. Środek miasta. To już wiem wszystko. Zdradzę wam tajemnicę, że ten kamień jest kopią oryginalnego kamienia. I to jest ściąga, więc jestem cwany. Króla Haralda z 980 roku. Oryginał usytuowany w Jutlandii, Dania. No i tłumaczenie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że na tych ziemiach wikingowie też byli. To nie tylko domy na Bałtyku, bo przecież i Normandia, jak sama nazwa wskazuje. W Anglii też przecież siedzieli. Zresztą, gdzie oni nie siedzieli? Oj, znikłem, bo za ciemno. Więc taki duński akcent wikingów z IX wieku. Czyli z czasów, zanim Utrecht dostał prawa miejskie, a dostał je 900 lat temu. Okej. No to idziemy dalej.
ściąga. Wieża została. Ten włącznik i to zniknęło. Ciach. I to zostało. W tej części jesteśmy, czyli połowa kościoła nie istnieje. I w tym momencie gość nam plumka. Ale to co zostało jest... But this was exactly built on by the Roman fortress. Okay, so this is with the Roman fundaments. Yeah. Holy shit. This is where the Romans built their fortress. And later became church. Okay. Do you want to show me that fundaments? Protestant. Okay. This is where all the Catholic. 80 years war. No, before. The Reformation, it was. After 80 years war. It was in the 80 years war. Let me check. It's 15 something. To jest efekt wojny religijnej, gdzie protestanci niszczyli twarze. Just before 80 years war. 1566. 80 years war started 1566 roku. Protestanci begin 1568. Aha. So just before. Gdzie protestanci niszczyli wszystkie figury w kościołach katolickich. And 3 years later was the 80 years war. 2 years. No i 2 lata później była wojna 80-letnia o niepodległość Holandii spod jarzma Królestwa Hiszpanii. No, każdy walczy na swój sposób. Ci niszczyli twarze różnych figur. No teraz idziemy szlakiem tajemniczych z małych, ukrytych ogrodów w centrum miasta. Przewodnik prowadzi, ale nie chwaląc się drogę pamiętam. Mało okienka, stare kraty. Średniowiecze tutaj się kłania. I proszę bardzo. I jesteśmy. Na tyłach księgarni, w pięknym ogrodzie, cisza, nawet katarynki nie słychać za bardzo, ale czuć zupę. What is? The repair shop from the museum. Ah! Okay. A tutaj możemy podglądnąć warsztat. My jesteśmy na tyłach muzeum z katarynkami i tutaj naprawiają. Okej. Okay. Ale ogród jest dużo słodszy. Jeśli można tak powiedzieć o ogrodzie. I patrzcie się, jaki tutaj stary dom stoi. Już widać po architekturze, że to jest naprawdę bardzo stare. Ha, okej. Okay. Może się coś dowiem. Jest. Ciemna. Wcale nie jest taka ciemna. Ale ten budynek mamy i vrouwen van onze leeftijd. Jest nieprawdopodobnie imponujący.
No i po prostu musiałem tu wejść. Ha. No i pomyśleć. Normalny budynek mieszkalny w tym momencie. Ja? Stop filming. Why? Faster! ...1844, ma prawie 200 lat i dalej działa. No. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka z miasta Utrecht. Jedna z wielu. Przepiękna. Tu są jakieś mury. Klostergang, okej, okay, to tu był klasztor. Okej. Okay. Aha. Okej. Klostergang. Aha. 11th, 12th century. As part of the Roman Church. Oh, finally it's rain. Now only this is remaining. Aha. And the second side is closed, you see? Yeah, but people live here. Right? Look, just pick here. How people live here in 1898. The cloister has been used as a cemetery for ages. Oh. The covers of the stone coffins are still visible in the floor. We can walk around it. Yeah, if we can pass through. The covers of the stone coffins are still visible in the floor. The 19th century small houses were built here. Mm-hmm. After that time the cloister was heavy. No i zostało tylko średniowieczne romańskie krużganki. Klasztoru nie ma. Nic nie ma. Tutaj już jest nawet zamurowane. Ktoś to przytulił. No i taki mały ogród. No i nasza wspaniała brygada. Oh, you want to drink beer now? No, where do we go there? This is opened in the war. Tak wygląda w dużym powiększeniu główna nagroda holenderskiego odpowiednika Oscara, który to festiwal filmowy się chyba skończył już. Netherlands Film Festival i nagroda to jest młode ciele, młoda krowa, czyli ciele. I to jest taki odpowiednik Oscara, czyli główna nagroda holenderskiego kina. Okej, okay. I odbywa się to właśnie w tym miejscu. Fajnie. A tu jest początek najstarszej, pierwszej ścieżki rowerowej w Holandii. Coś na rzeczy. 15 września 1885 została otwarta. Ha. Proszę bardzo. No i mamy początek królestwa rowerowego w tym kraju. I tu się wszystko zaczęło. Okej. Okay. To jest jedna... Nie, to jest nie jedna. To jest najdroższa ulica w mieście Utrecht. Tutaj jesteśmy teraz na najdroższej i najbardziej reprezentatywnej ulicy alei w Utrechcie. Jak widzicie, piękne okazałe domy, drzewa. Przodownik wycieczki czeka na mnie. A w
tym budynku numer 66 przede mną, który widzicie, podczas wojny była siedziba, po naszemu można by to powiedzieć, centrala okręgowa ruchu oporu podczas II wojny światowej holenderskiego Resistance. Mi się wydaje, że chyba to było prowincjonalne albo mieli jakiś inny podział regionalny. W każdym razie byli tutaj, w tym budynku, numer 66. Na tej ulicy, tam jest skrzyżowanie i za tym skrzyżowaniem, jak jedzie autobus, czy to tramwaj jechał. I w tamtą stronę też. I naprzeciwko, wszędzie. No nie w każdym budynku, ale w około 30 kilku budynkach znajdowały się siedziby. Podziwiam, szczerze mówiąc, podziwiam dowcip i wyrachowanie Holendrów, ale najciemniej pod latarnią. Znajdowały się siedziby Wehrmachtu, policji, SS, Luftwaffe i innych tego typu biura, zarządy, nie wiem jak to nazwać. A wśród nich ulokował się regionalny zarząd ruchu oporu holenderskiego. No, trzeba mieć jaja. Dajcie mnie pod latarnią. No w każdym bądź razie byli, nikt nie na to nie wpadł. A naprzeciwko w domu ukrywała się żydowska rodzina, chowana przez jakichś tam innych Holendrów. Także szacun. Idziemy zwiedzać dalej. Chłopaki schodzą pod ziemię. Podejrzewam, że jest tutaj jakiś tunel, który wychodzi przy kanałach, które są przykryte, no, skąd pod miastem. Śmierdzi piwskiem. Czy w ogóle generalnie miejsce nie jest za ciekawe? My wyjdziemy tutaj przy kanale. Okej. What we see? Aha. Was here. Okej. Dobra. Sorry, I have to stay there. Jakość jest bardzo dobra. W tym miejscu sobie stał ten dźwig, który wam pokazywałem wcześniej, nad kanałem. I można sobie płynąć tam dalej. Ale my idziemy na górę, bo my już przybieramy azymut w kierunku dworca głównego i spadamy. I takim to tunelem można sobie płynąć dalej.